Hejka kochani, witamy was bardzo serdecznie w dzisiejszym... Witamy was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu i zapraszamy do oglądania! Jak widzicie, już się pomalowałam, mam delikatnie wilgotne włosy jeszcze, ale wyschną same i postanowiłam, że może zrobię dla was taki szybki haul zakupowy, tylko najpierw muszę zdradzić wam nasz mały sekrecik, ponieważ będziecie się zastanawiali, po co mi są potrzebne te wszystkie rzeczy. Już kilka z was pytało mnie na Instagramie, czy przypadkiem to się u nas nie dzieje, a mianowicie kupujemy mieszkanie. Tak, jestem mega szczęśliwa, już myślę, że za 2 miesiące to będziemy tam mieszkać i vlogi będą bardziej regularne, będę miała więcej czasu. Będziemy mieszkać blisko swojej pracy, więc naprawdę super. I co? Przechodzimy do holu. Z pierwszą rzeczą, jaką tutaj mam, jest suszarka. A propos moich mokrych włosów, mogłabym je wysuszyć i przetestować, ale ja bardzo, bardzo rzadko suszę włosy. Powiem wam tak szczerze, że ja się na suszarkach nie znam. Absolutnie się na nich nie znam. Suszę włosy naprawdę rzadko. Zależało mi tylko na tym, żeby suszarka była poręczna. I wybrałam coś takiego. Jest dość mała, więc jestem zadowolona. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzała. Następne jest żelazko. I w pracy chyba mamy takie samo. Dobrze mi się prasuje, więc wybraliśmy właśnie taki model. Daniel stwierdził, że kolor jest typowo babski, więc to ja będę prasowała tylko w domu. Wygląda ono tak. Już niebawem będziemy go używać. Ok, a jeśli żelazko, to oczywiście również deska do prasowania. Poleciła mi ją siostrzenica Daniela. I wybrałam właśnie taką z Willedy. Tutaj macie cenę. Ok, ten haul zainteresuje tylko chyba starsze osoby. Tutaj mamy jeszcze odkurzacz. Zależało nam, żeby zbierał sierść, na przykład z kanapy. I coś, czego w ogóle nie planowaliśmy kupić, czyli mikrofala. Nie znam się na tym. Daniel stwierdził, że nam się przyda, więc wzięliśmy. I to chyba tyle. Mam jeszcze jakieś patelnie, ale szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie one są. A kto się tak ładnie bawi klockami? Niunie! Super się bawisz. Ekstra wieże budujesz, prawda? Moje kwiatki walentynkowe w połowie umarły, więc muszę zrobić z nimi porządek. Niektóre, o te właśnie, trzeba wyrzucić, a te co ładniejsze to jeszcze zostawimy, więc zabieram się do roboty. Kochani, my już wróciliśmy. Daniel przed chwilą pojechał na siłownię. Powiem wam szczerze, że kupiłam tylko jedną rzecz i już wam ją pokazuję. Powiedz cześć, kochani. Hejka. Asia. Hejko. Aju. A ty? Jesteś głodna? Aj. Aj, aj, aj. W chausie kupiłam taką koszulę z motywem kwiatów. Kwiaty będą bardzo modne w tym sezonie. Szczerze wam powiem, że wolę jaśniejszą górę, ciemniejszy dół, ale ta koszula naprawdę mi się bardzo spodobała. Jak widać, Wiktorii chyba też. Podoba ci się koszulka? O, bam! Bam, bam, bam! No i poprosiłam was, żebyście zadawali mi pytania, a ja kilka wybiorę i odpowiem w dzisiejszym filmiku. Większość, no może nie większość, ale dużo jest pytań o drugie dziecko. Uważam, że jest to bardzo, bardzo, bardzo prywatne pytanie, ale postanowiłam, że na nie odpowiem, więc tak.
Nie wyobrażam sobie, żeby Wiktoria była jedynaczką. Sama nie wyobrażam sobie nie mieć rodzeństwa, wyobrażam sobie go mieć jeszcze więcej. Więc chcielibyśmy, żeby to rodzeństwo miała, ale w chwili obecnej jeszcze nie planujemy, ponieważ mamy inne plany na najbliższy czas. Ale nie bójcie się, jak będę w ciąży, to na pewno będę miała więcej czasu na nagrywanie, bo nie będę chodziła do pracy. Więc podzielę się z Wami tą informacją, może nie tak od razu, ale po jakimś czasie na pewno Wam o tym powiem, więc nie musicie się martwić. Gdybyś mogła pofarbować włosy na jakiś kolor, to jaki to by był? Słuchajcie, no ja włosy mogę pofarbować w każdej chwili, nikt mi tego nie zabroni, aczkolwiek w najbliższym czasie nie planuję, może bliżej wiosny, kwiecień, maj i bardziej sobie rozjaśnię i podwyższę ten mój blond. Bo w tej chwili to już mam taki duży odrost. I tak, więc na blond. Czy w tym momencie jesteś szczęśliwa? Widzicie tę pchełkę? Od kiedy ona się urodziła, nie ma dnia, żebym była nieszczęśliwa. Jakie są Twoje ulubione słodycze? I tutaj muszę się Wam czymś pochwalić. Jak wiecie, ja w wielkich ilościach jadłam słodycze, a od kiedy zaczęłam ćwiczyć, czyli z dniem 1 lutego, przestałam jeść tak nałogowo słodycze, ograniczyłam je do minimum. Jak jesteśmy u Daniela, mamy zjem ciastko, albo spotkam się ze znajomymi, to też coś tam skubnę, ale żeby sobie coś sama kupić, to ostatnio nie. Nie jem słodyczy, mam oczywiście jakieś tam swoje ulubione, ale wolę się w to nie zagłębiać, bo zaraz będę miała na coś ochotę. Podaj jakieś pomysły na desery dla dzieci, jak i dla dorosłych, co robisz często? Jeśli chodzi o desery, to powiem Wam tak szczerze, że proponuję Wam podawanie po prostu czystych, zwykłych owoców i nie bawienie się w jakieś desery. Na przykład moja Wiktoria uwielbia jabłka. Wszystkie owoce tak naprawdę bardzo lubi, więc nie widzę potrzeby robienia jakoś specjalnie deserków. Dlaczego drugi raz butów kotel byś nie kupiła? A już Wam mówię dlaczego. Bardzo, bardzo bolały mnie palce i to po bardzo szybkim czasie, więc dla mnie po prostu te buty były niewygodne. I tutaj dwa ostatnie pytania, na które odpowiem. Czy planujemy wyjechać z Wiki za granicę? Nie. Chyba, że na wakacje, ale to też nie w tym roku. I czy nagrasz poranną rutynę? Nagram, ale jak już się przeprowadzimy. Ostatnio odbieraliśmy zdjęcia. I zobaczcie, ile mamy zdjęć z sesji świątecznej Wiktorii. Jest ich naprawdę sporo. Jeszcze tutaj kilku brakuje. Ale chyba zostały na dole. Oczywiście muszą być zdjęcia również z ciocią Karolą. I zobaczcie, są przepiękne. I pokażę Wam, jak się zmieniła Wiki. Tutaj jest Wielkanoc, sesja wielkanocna, a tutaj już świąteczna, bożonarodzeniowa. Ale zmiana co? Jestem gotowa na siłownię, ubrałam się od razu w leginsy. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy ja nie zamarznę, ale tak będzie szybciej, będę mogła później wyjechać z domu. Więc spakuję jeszcze buty do torby i ruszam. Kochani, w kolejnym dniu przyszłam się z Wami pożegnać, bo wczoraj tego nie zrobiłam. Skończyłam chyba na tym, że zaczęłam zbierać się na siłownię, nawet nałożyłam leginsy i słuchajcie, zaczęłam szukać jeszcze jednej rzeczy. Po całym domu nie mogłam znaleźć i w końcu wyszło tak, że było już za późno, żeby jechać, bo zajęcia były od 16 i nie zdążyłabym dojechać. I wieczorem zrobiliśmy sobie taki seans filmowy, więc też nie było sensu nic nagrywać. Więc dzisiaj przyszłam się z Wami pożegnać i dziękuję za oglądanie. Pa, pa!